Tutaj wleję już do wlewy. Dobrze. I teraz zobaczcie. Aha. Jest dobrze, nie zapomniałem. Słuchajcie, mam tutaj taką bardzo mocną wodę utlenioną, tak? W takim bardzo dużym stężeniu. Czy nie wiecie, co to jest stężenie? Ale na przykład woda utleniona też służy do zabijania bakterii, prawda? Macie to wszyscy w domach. Pani z kolei używają troszeczkę mocniejszej wody utlenionej, żeby sobie, prawda, rozjaśnić włosy. A ja używam do doświadczeń chemicznych. Mam tutaj 30% taki roztwór. Pojęcie roztworu też pewnie jeszcze wam nie jest znane, co? No nie, jeszcze nie. No dobrze. Roztwór to jest po prostu coś, substancja rozpuszczona w jakimś rozpuszczalniku. Cukier w wodzie to też jest roztwór, cukier w wodzie to też jest roztwór. I uwaga, zobaczcie, co się stanie, kiedy zmieszamy te dwie substancje. Otrzymamy tak naprawdę dwa gazy. Pierwszym to będzie tlen, a drugim będzie para wodna, bo tak naprawdę wszystko może być gazem, jeżeli się znajdzie w odpowiednich warunkach temperatury i ciśnienia. Uwaga, robimy to bardzo ostrożnie, bo zobaczcie, co robi jedna kropla. Widzicie? Właśnie. Jedna kropla. Gdybym to wlał wszystko na raz, mielibyśmy tutaj wystrzał na pewno do samego sufitu. Prawda? Zobaczcie. Na dole jest bardzo gorąco. W jednej chwili temperatura wzrasta do ponad 100 stopni. Skąd to wiemy? No bo woda się zagotowuje. Słuchajcie, kiedyś zmierzyłem temperaturę na dole zlewki, prawda? W apogeum tego eksperymentu i okazało się, że przekracza 180 stopni. Zlewka jest bardzo gorąca. Natomiast słuchajcie, mamy w powietrzu parę wodną i tlen. Naprawdę świetnie się tym oddycha, powiem wam szczerze. Wciągać teraz powietrze. Uwaga, zobacz. Para jest bardzo gorąca również. Ledwo się dotyka tej zlewki, no ale 180 stopni to przecież wiadomo, że jest coś bardzo, bardzo gorącego. Dobrze.